Proszę Państwa, niestety nie możemy przejść dalej, więc proponujemy 10 minut przerwy. Mamy nadzieję, że w tym czasie tutaj da się system poprawić.
Proszę Państwa, jesteśmy już po głosowaniu, co prawda odręcznym, ale jesteśmy. 14 głosów za takim przedstawionym porządkiem obrad. Nie było głosów wstrzymujących się i przeciwnych. W związku z tym, że wyczerpane zostały pierwsze dwa punkty, przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja wójta gminy o pracy od ostatniej sesji. Bardzo proszę, panie wójcie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, od ostatniej sesji wspólnie z pracownikami i częściowo jednostkami podległymi wykonaliśmy następujące zadania, zagadnienia. Zakupiono grunt od parafii Woli Osowińskiej celem uzgodnienia koncepcji rozbudowy dworku. Był to drugi akt notarialny, już ten ostateczny. Ukończono projekt na budowę oświetlenia w miejscowości Sitno z Funduszu Sołeckiego. Zostały oszczędności, więc przy sprawnym ruchu zebrania wiejskiego będziemy mogli wykorzystać te pieniądze na inny cel. Trwają prace hydrauliczne w budynku po byłym posterunku w Borkach. Podpisano umowę na zakup armatury grzewczej i wykonanie instalacji CO. Rozliczono roboty elektryczne, uzgodniono zakup materiałów, przygotowano umowę na wykonanie ogrzewania gazowego w OSP Krasew. Zlecono, przygotowano umowę, odebrano roboty budowlane do kończenia ocieplenia OSP Krasew. Projekt przyłącza gazowego do Domu Kultury w Tchórzewie jest gotowy do złożenia do starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Zlecono opracowanie projektu przyłączenia gazu do budynku Urzędu Gminy. Zakończono rzeczowo i finansowo projekt pod nazwą przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą wodomierzy. Przygotowano ostatni wniosek rozliczający projekt. Ogłoszono przetarg nieograniczony na najem budynku w Borkach i w Woli Osowińskiej na prowadzenie POS. Ogłoszono przetarg na odbiór i transport odpadów. Przetarg jest rozstrzygnięty. Wpłynęły trzy oferty. Podpisano umowę z PUK na kwotę 454 680 zł. Wniosek dostępna szkoła do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przeszedł ocenę merytoryczną. To są to dwie szkoły ujęte, ZPO w Borkach i szkoła podstawowa w Woli Homejowej. Sporządzono i wysłano pisma do sprawców, którzy zaorali drogę w Olszewnicy w celu złożenia wyjaśnień. Odbyło się spotkanie i ostateczne ostrzeżenie. Sporządzono zapytanie ofertowe na zakup opraw do oświetlenia ulicznego dla miejscowości Olszewnica i Sitno. Zakupiono już te oprawy. Zakończono aktualizację bazy adresowej, która będzie wykorzystana do powszechnego spisu ludności. Wprowadzono regulamin wyborów przedstawiciela pracowników do podjęcia decyzji w sprawie wyboru instytucji zarządzającej PPK. Wydano 27 zarządzeń wójta gminy Borki. Udzielono jednego ślubu cywilnego. Sporządzono 5 aktów zgonu. Zakupiono kosiarkę bijakową z wysuwem bocznym do koszenia poboczy. Prowadzone są prace budowlane w miejscowości Stara Wieś, budynek OSP i Domu Ludowego. Na bieżąco wykonywane są prace związane z obsługą obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz opróżnieniem zbiorników bezodpływowych. Zbierano śmieci z przydrożnych koszy i miejsc publicznych z terenu całej gminy. W związku z ponownym wystąpieniem zanieczyszczenia wody w miejscowości Wrzosów została sprowadzona beczka na wodę pitną w celu zabezpieczenia mieszkańców wodę zdatną do spożycia. Przeprowadzono kontrolę mieszkań w blokach w miejscowości Wrzosów w zakresie możliwości zanieczyszczenia wody przez niezamknięcie dopływu wody w mieszkaniach nieużytkowanych. Prowadzone będą kontrole wykonanych przyłączy, w szczególności w zakresie przyłącza sieci wodociągowej z indywidualnymi instalacjami, to znaczy ze studniami. Przypominamy, że takie sieci nie mogą być w żaden sposób połączone.
Zakończono montaż wodomierzy z projektu działania pracowników zakładu. Związane były z bieżącym usuwaniem awarii oraz naprawą zaworów na instalacjach. Rozliczono dotację podręcznikową. Ogłosiliśmy konkursy z pożytku publicznego, więc zachęcam wszelkie stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe do składania wniosków. Współpracowaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu przy świątecznej zbiórce żywności. Zebrane i dostarczone zostały paczki z żywnością dla potrzebujących mieszkańców gminy Borki. Jeśli są jakieś pytania, to odpowiem. Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Przejdziemy do kolejnego punktu, punktu czwartego. Informacja przewodniczącej gminy Borki o pracy od ostatniej sesji. W czasie od ostatniej sesji pełniłam dyżury, podpisywałam i wysyłałam uchwały przyjęte na ostatniej sesji. Przygotowywałam z pracownikiem materiały na 14 sesję nadzwyczajną i na 15 sesję. 21 grudnia uczestniczyłam w koncercie kolęd i pastorałek. Przygotowywałam z pracownikiem materiały na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Czy ma ktoś jakieś pytania do mnie? Jeśli nie, to przechodzimy do punktu piątego, najważniejszego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Budżet gminy Borki na rok 2021. Przechodzimy do podpunktu 5.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Bardzo proszę panią skarbnik Katarzynę Krupę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Borki w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D litera I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212 ust. 2 artykułu 258 ust. 1 punkt 1, 2 i 4 artykułu 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Borki uchwala co następuje. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 38 829 229 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 30 845 158 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 984 071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 814 261 zł. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 tysięcy zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 tysięcy 500 zł. Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2000 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650 tysięcy zł. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 41 575 472 zł. Z tego wydatki bieżące w kwocie 29 378 494 zł i 39 groszy. I wydatki majątkowe w kwocie 12 196 977 zł i 61 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10 814 261 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 500 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45 000 zł.
wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20 500 zł, wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2000 zł, wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 766 926 zł. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 746 243 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 746 243 zł. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w kwocie 4 053 543 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 307 300 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródła przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy ogólną w kwocie 50 000 zł, celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 104 000 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 612 402,23 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 612 402,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2 miliony zł. Łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 200 tysięcy. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 439 325 zł i 41 groszy zgodnie z załącznikiem nr 8. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 200 000 zł. Określa się maksymalną wysokość pożyczek określanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 miliony złotych. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do wprowadzania nowych inwestycji do kwoty 300 tysięcy złotych. Upoważnia się wójta gminy do przekazywania uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Bardzo proszę pana wójta o odczytanie uzasadnienia do projektu budżetu. Szanowni państwo, Jones i Maxwell powiedział: zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły. Szanowni państwo, wskazać, dokąd mają iść. Jest to trudne zadanie, gdyż potrzeb jest wiele, a pieniędzy wciąż za mało, pomimo że budżet z roku na rok stale wzrasta.
Jak mówi przysłowie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I w tym miejscu chciałbym podziękować pani skarbnik za przygotowanie projektu budżetu gminy Borki na 2021 rok. Wiem, że nie było to łatwe. Szanowni Państwo, w przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2021 rok zaplanowane dochody wynoszą 38 829 229 zł. W latach poprzednich było następująco. W 2020 roku 41 309 877 zł, w 2019 34 583 tysiące, w 2018 32 322 tysiące, w 2017 25 796 tysięcy, w 2016 23 453 tysiące, w 2015 20 021 tysięcy. 20 milionów 21 tysięcy, w 2014 roku 20 milionów 135 tysięcy. Budżet planowany jest zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wiem, że w niektórych miejscowościach drogi są już pobudowane i niektórzy chcą wykupywać prywatne działki pod nowe drogi, gdy tymczasem w innych miejscowościach nie ma jeszcze dróg asfaltowych do wszystkich rodzin. Przysłowie, które wcześniej wspomniałem, apetyt rośnie w miarę jedzenia, powinno uczyć nas, że im więcej posiadamy, tym więcej pragniemy mieć. Pozycja, sława, pieniądze, dobra materialne, a nawet używki sprawiają, że czujemy potrzebę jeszcze większego ich posiadania. Chęć zysku, bogactw i sławy nigdy nie zostanie zaspokojona. Zanim się opamiętamy i zaprzestaniemy wyścigu szczurów, apetyt, który rósł w miarę jak gromadziliśmy nasze bogactwa, może doprowadzić do sytuacji, w której zranimy innych ludzi. Wszystko po to, aby zaspokoić swoje pragnienia. Dlatego też, proszę Państwa, projekt budżetu tego, jak i poprzednich od 2016 roku, zaplanowany jest zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju gminy Borki. W przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2021 rok planowane dochody wynoszą, jak już wcześniej wspomniałem, 38 829 229 zł. Dochody te obejmują dochody bieżące na zadania własne, dochody majątkowe na zadania własne, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na programy finansowe z udziału środków Unii Europejskiej, dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST. W przedłożonym projekcie budżetu wydatki gminy określono w wysokości 41 575 472 zł. W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania własne, wspólne realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi JST, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na prognozy finansowe z udziałem środków europejskich. Projekt budżetu gminy w zakresie wydatków opracowano w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy i inne. Przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Informacje wojewody lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej. Planowane na 2021 rok przychody w wysokości 4 miliony 53 tysiące 543 zł, w tym przychody ze spłat pożyczek udzielonych stowarzyszeniom 500 tysięcy, środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych w roku 2020 853 337 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku 1 900 206 zł, wolne środki w wysokości 800 tysięcy, planowane na 2021 rok, rozchody 1 307 300 zł, w tym udzielone pożyczki stowarzyszeniom 500 zł i spłata kredytów i pożyczek 807 300 zł. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek stanowić będzie 2,3% dochodów ogółem. Planowany niedobór w wysokości 2 646 243 zł pokryty będzie środkami z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szanowni Państwo, każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna.
Tylko rzeczy małe i liche są łatwe. Kardynał Stefan Wyszyński. Szanowni Państwo, wiem, że dużo jest potrzeb w naszej gminie, zaczynając od tych podstawowych, drogi, oświetlenie, poprzez szkoły, kulturę, sport i kończąc na kanalizacji i gazyfikacji. Jak zauważyliście, przychody są znacznie mniejsze, dlatego też musimy nadal kontynuować proces zachęcania inwestorów do inwestycji w naszej gminie. W końcu Borki są gminą podwójnych korzyści, każdy będzie zadowolony. Idzie nam dobrze, ale nie poprzestawajmy na poszukiwaniu nowych inwestorów. Kolejną bardzo ważną rzeczą dla nas jest zwiększenie liczebności gminy, gdyż za każdym człowiekiem idą podatki. Subwencja oświatowa na dzieci. Aby to osiągnąć, musimy stworzyć przyjazne miejsce do zamieszkania, czyli program Mieszkanie Plus, oświata z profesjonalną kadrą nauczycielską i szerokim wachlarzem zajęć pozalekcyjnych, bogata oferta kulturalna i sportowa, w dobrym stanie utrzymana infrastruktura drogowa, przyjazny urząd oraz miejsca pracy, ewentualnie dobry dojazd do zakładu pracy. Zatem, Szanowni Państwo, jak widzicie, jest jeszcze dużo do zrobienia. Mam nadzieję, że Państwo również podzielacie moje zdanie, że budżet zostanie przyjęty oraz że wspólnie przez następny rok będziemy służyć naszym mieszkańcom. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Bardzo proszę teraz Panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu budżetu. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłużonym projekcie uchwały budżetowej gminy Borki na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie: Joanna Janik, przewodnicząca, Mirosław Wydrych, członek, Renata Giryluk, członek. Po analizie projektu uchwały budżetowej gminy Borki na 2021 rok, przedłożonego wraz z uzasadnieniem na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniuje pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej gminy Borki na 2021 rok. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony na podstawie artykułu 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych do wydawania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach uchwał budżetowych. Projekt uchwały budżetowej gminy Borki na 2021 rok wraz z uzasadnieniem wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 17 listopada 2020 roku. Skład orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający zapoznał się też z oceną projektu dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO. Projekt uchwały budżetowej określa dochody ogółem w kwocie 38 829 229 zł, w tym dochody bieżące 30 845 158 zł, wydatki ogółem w kwocie 41 575 472 zł, w tym wydatki bieżące 29 378 494 złotej 39 groszy oraz przychody w kwocie 4 053 543 zł i rozchody w kwocie 1 307 300 zł. W wyniku dokonanej analizy skład orzekający stwierdza, że projekt uchwały budżetowej zawiera wszystkie niezbędne do oceny informacje oraz wymaganą przez ustawę o finansach publicznych szczegółowość. Skład orzekający nie dopatrzył się w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok naruszenia przepisów prawa, w tym ustawy o finansach publicznych. Z tych powodów faktycznych i prawnych skład orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Borki na 2021 rok. Opinia nie uwzględnia celowości planowanych na 2021 rok kwot wydatków bieżących i majątkowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i innych zobowiązań. Analiza i ocena celowości wszystkich zawartych w projekcie uchwały budżetowej postanowień należy bowiem do Rady Gminy Borki i jej komisji. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Dziękuję bardzo pani skarbnik. Przechodzimy do podpunktu 5.4. Odczytanie uzasadnienia budżetu i ostatecznych wniosków radnych. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Budżetowej. Komisja Promocji Rozwoju Gospodarczego Budżetu Przestrzegania Prawa Oświaty, Kultury i Wychowania wypracowała wniosek na ostatniej komisji, a następnie przegłosowała go na tak większością głosów. Wniosek dotyczy usunięcia części zapisu z paragrafu 13 punktu 1 projektu budżetu gminy na 2021 rok. Zapis ten brzmi: upoważnia się wójta gminy do wprowadzania nowych inwestycji do kwoty 300 tysięcy złotych. Uzasadnieniem owego wniosku komisji jest to, że radni chcieliby również decydować o wprowadzeniu nowych inwestycji, a tym bardziej inwestycji na tak duże kwoty. I następnym takim za argumentem jest to, że komunikacja między radnymi a wójtem jest w każdej chwili możliwa i takie decyzje można podjąć wspólnie. Także komisja ta wypracowała taki w sumie jedyny wniosek, jeżeli chodzi o budżet. Oczywiście pytań było wiele i myślę, że tutaj również padną. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to jest ten moment, kiedy rozpoczynamy dyskusję w sprawie budżetu i bardzo proszę o, w następnej kolejności będziemy głosować wniosek Komisji Budżetowej. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu. Kto z państwa radnych chętny chciałby zabrać głos w sprawie budżetu i podzielić się z nami swoimi odczuciami? Bardzo proszę. Bardzo proszę. W takim razie na chwilę jeszcze oddaję wójtowi. Ja tylko chciałbym się odnieść do komisji. Ja po prostu nie chciałbym uniknąć, tak jak było to na początku roku, że radni po prostu narzekają, że tak bardzo często są sesje te nadzwyczajne, bo to zazwyczaj wychodzi tak, że coś z dnia na dzień się zmienia i dlatego jest ten zapis wprowadzony. I to wszystko. I to tylko dlatego to jest to zrobione, bo często przychodzi radny albo mieszkaniec, albo wyjdzie coś takiego nieoczekiwanego, że trzeba to wprowadzić, czy jakąś dokumentację zrobić szybko, bo to inwestycyjne to są wszystkie powyżej 10 tysięcy. To nie są budowa drogi, to nie są budowa szkół, ale wszystkie takie wydatki powyżej 10 tysięcy. Więc pamiętam, jak tutaj jeden z radnych mówił: panie wójcie, ale czy to sprawa pilna i jeszcze tam jakaś, już nie pamiętam tych słów, on zapewne bardzo dobrze pamięta, żeby zwoływać radę. W sąsiedniej gminie radę, nadzwyczajną sesję zwołuje się raz na rok i po prostu tego chcę uniknąć. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, radny Kwaśny, proszę bardzo. Znaczy, jeżeli chodzi o tą, co pan wójt kwestię przed chwilą poruszył, no to inwestycja do 300 tysięcy nie jest inwestycją błahą i na pewno ona wymaga przemyślenia i na pewno nie można jej podejmować z dnia na dzień. I rzeczywiście to stanowisko Komisja Budżetowa wypracowała, no i będziemy, myślę, głosować go. Jeżeli chodzi o te sprawy, które pan wójt przytoczył, zgadza się, dochody wzrastają, zgadza się, wydatki też wzrastają, no ale też pewne nieścisłości, no bo jeżeli wypracowujemy różnego rodzaju dokumenty, czy plan inwestycyjny, czy strategię rozwoju, no to winniśmy się kierować nimi. Na przykład w przypadku w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 cytuję, jest takie sformułowanie: w przypadku wydatków inwestycyjnych przyjęto zadania do realizacji, które są kontynuowane z roku 2020 i zadania nowe.
na przykład w wydatkach inwestycyjnych budżetu gminy roku bieżącego są następujące pozycje. Na przykład przebudowa drogi gminnej numer 102-168L w miejscowości Borki, ulica Jana Pawła II. Kolejna, wykup gruntów i budowa drogi na ulicy Lubelskiej w Borkach. W projekcie budżetu ich nie ma i można by wymieniać jeszcze kilka pozycji. To jaki to ma sens się do rzetelności sformułowania w tym dokumencie? Też pan wójt przemilczał, jakby nie patrzeć, zadłużenie, które na koniec 2020 wynosiło 5 074 200 zł, a zadłużenie na koniec 2021 według przedstawionych dokumentów będzie wynosić 7 966 900 zł, czyli zwiększyło się dokładnie o 2 892 700 zł. Kredyt w roku bieżącym wzięty na kwotę 3 700 000 zł, spłata jego jest przewidziana dopiero na lata 2023-2030. Kredyt w roku 2019 wzięty na kwotę 3 200 000 zł, spłata na lata 2020-2030. Jak widać, te kredyty, które są w wysokości praktycznie 7 milionów, będą spłacane przez przyszłą kadencję. To są dane przedstawione w tych dokumentach. Kolejną rzeczą widzimy wydatki na oświatę. W roku, i oczywiście to są dane do projektów budżetów, czyli nie dane ze zrealizowanego już budżetu. Czyli w ubiegłym roku w projekcie budżetu na rok bieżący na oświatę była kwota 10 226 253 zł, a w tym roku jest 11 103 600 zł. Część oświatowa subwencji tylko pokrywa 58, prawie 59%. Resztę dokładamy z budżetu gminy. I w tym roku ta reszta to jest 4 579 530 zł. Uczniowie są niedowożeni na opale, energii i tak dalej, można wymieniać, są oszczędności, a nadal zwiększa się kwotę, którą dokładamy jako gmina do subwencji oświatowej, aby mogła funkcjonować oświata. Czyli te kwoty, widzimy, są znaczącym składnikiem w naszym budżecie, o których trzeba też mówić, je wyartykułować. Oczywiście oświata jest bardzo ważna, ale tak jak i na komisji mówiliśmy, że trzeba zwracać się w ramach związku, w których gmina nasza należy, żeby ta subwencja w gminach, gdzie szkoły zostały utrzymane, była większa, żebyśmy chociażby wrócili do tego poziomu z 2014-2015 roku, gdzie relacje między subwencją oświatową a wydatkami ze strony budżetu gminy były znacznie mniejsze. Wtedy, gdybyśmy tą subwencję mieli większą, no to automatycznie i środków na inwestycje byłoby więcej i zadłużenie mogłoby być mniejsze. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie wójcie. Tym razem się przygotowałem, więc tu manipulacji żadnych nie będzie, dane statystyczne wszystkie mamy. Więc tak, proszę państwa, jeśli chodzi o oświatę, to fakt, że z roku na rok ta oświata więcej kosztuje, ale nie ma co się oszukiwać, bo wszystko rośnie, tak? Wynagrodzenia rosną. Mamy 5 szkół samorządowych, nie mamy 3 szkół samorządowych, ale jakby nie patrzeć na to, to pieniądze zainwestowane w solidne wykształcenie trafią z powrotem do naszego portfela. A jeśli chodzi o manipulacje z zadłużeniem i informacjami na ten temat, to proszę państwa, w 2014 roku, jak przyszedłem, zadłużona gmina była na 3 377 000. To są fakty. I kto to spłacał? Oczywiście my spłacaliśmy. W 2015 spłaciliśmy, zostało
2 400 000, zadłużenie zostało w 2015 2 435 000, więc płaciliśmy 28% zadłużenia. W 2016 zadłużona gmina była na 2 057 000, w stosunku do 2014 roku spłaciliśmy 39%. W 2017 gmina była zadłużona na 2 138 000, w stosunku do 2014 roku 37% mniej. W 2018 gmina była zadłużona na 3 738 800 zł, czyli w stosunku do 2014 roku zaledwie 11%. To było tylko przez te 4 lata mojej kadencji 361 000 więcej zadłużyliśmy, czyli zadłużyliśmy, a majątek gminy wzrósł o 27% w stosunku do 2014, czyli o 13 900 000. Za 361 000 majątek wzrósł o 13 901 000. W 2019 wzięliśmy kredyty. Dlaczego? Bo budowaliśmy drogi, Borki, Ulan. Za drogę 15 km na terenie naszej gminy musieliśmy dołożyć lekko ponad 2 miliony. Inwestycja o wiele więcej warta. Czy co, mieliśmy tego nie robić? Magnoliowa, Spółdzielcza i o wiele, wiele innych inwestycji, które robiliśmy i które zostają w majątku gminy. To nie są kredyty na przejedzenie. To nie są na pensje, wydatki bieżące. W 2018, 2019 zadłużenie wzrosło, wynosi 5 881 500 zł. W 20 8 774 200 zł. Już skoro pan Kwaśny wspomniał ten 2023, to zadłużenie będzie 6 280 zł, ale to nasze zadłużenie wyniesie tylko 2 900 000, bo te 3 700 000 cały czas w spadku po panu poprzednim zostało. I analizując zadłużenie, przeanalizujmy wzrost majątku. Otóż proszę państwa, w 2014 roku majątek gminy wynosił 51 milionów. W 15 54, w 16 55 milionów, w 17 58, w 18 65 milionów, w 19 68, w 20 81 milionów 684 i w 21 po uchwaleniu tego projektu i po zrealizowaniu tych inwestycji, które są zaplanowane, na które są pieniądze, majątek gminy będzie wynosił 93 miliony, a więc wzrost przez te lata od 14 do 21 to jest 42 429 905 zł. Przy wziętym kredycie 4 589 zł. Więc wczoraj sobie przeliczyłem, że każda złotówka kredytu przyniosła 9 zł 24 grosze. Prawie 1 do 10. Ma pan lepszy biznes? Zarabia pan więcej? Myślę, że nie. Myślę, że te inwestycje były bardzo udane i potrzebne dla gminy. A kredyt? Kto teraz kredytów nie bierze? No, jakbyśmy mieli większe dochody własne, nie bralibyśmy kredytu. I to tyle chciałbym powiedzieć na temat zadłużenia i majątku gminy. Mówmy całą prawdę, a nie tylko wybiórczo. Dziękuję. Proszę bardzo. Radny Kwaśny chciałby odpowiedzieć. Proszę bardzo. Jak zwykle pan wójt takiej zaczepnej retoryki używa. Mianowicie manipulacje i tak dalej. Proszę podać, które cyfry były zmanipulowane i nieprawdziwe podane przeze mnie. No konkretnie. Ostatnie zdanie powiedziałem. Nie mówi pan wszystkiego, tylko wybiórczo. Ale użył pan, że były zmanipulowane. No to jest właśnie manipulacja, nie mówienie wszystkiego, tylko tego, co się chce. Panie, to jest manipulacja. Panie wójcie, lub też wypowiadanie się wybiórcze, jak pan zwoli. No nie da się wszystkiego. Jak ja bym wszystko mówił,
no to to byłby dość duży monolog, a zresztą złośliwe odpowiedzi z pana strony bym słyszał. Tylko manipulacja to raczej... Mój był krótszy i treściwo wszystko powiedziałem. Tak samo treściwie, ja odnoszę się tylko do pana słowa, która informacja podana przeze mnie była nieprawdziwa, zmanipulowana. Widzę, że brak panu argumentu. Po prostu nie będę się powtarzał cały czas. Zaraz, za chwilę. Czy pan wójt jeszcze chciałby coś powiedzieć w tej kwestii? Proszę bardzo, radny Jaszczuk, proszę bardzo. Ja to bym chciał tylko powiedzieć, że by wójt już tam do pana Tomasza, to już brak słów, a tutaj do wójta to tylko, żeby dalej inwestował tak jak inwestuje, bo dla najważniejsze jest mieszkaniec i żeby mieszkańcowi żyło się najlepiej. A tutaj wytykać sobie czy tyle kredytu, no to, ale to nie zostały, tak jak wójt powiedział, nie zostały przejedzone te pieniądze. Moim zdaniem dobrze zainwestowane i trzeba inwestować dalej w 2021 roku. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Marcinie, po to spotykamy się, żeby każdy mógł powiedzieć swoją rację i każdy ma prawo i dzisiaj nawet wręcz obowiązek wypowiedzenia się i swoich argumentów. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Czy budżet jest taki wspaniały, tak się wszystkim podoba, że pozostali nie chcą zabierać głosu? Bardzo proszę. Może odnośnie budżetu, może inwestycji, czy ktoś ma jeszcze jakieś żale, czy ewentualnie zadowolony jest z jakichś przedsięwzięć inwestycji? Jeśli nie, to ja pozwolę sobie zabrać głos tutaj jako mieszkanka i radna Woli Osowińskiej. Chciałam tutaj, panie wójcie, powiedzieć, odnieść się do tego zdania pana, który powiedział, że są drogi, mieszkańcy się cieszą i chciałoby się jeszcze więcej. Otóż ja jako mieszkanka swojej wsi chciałam powiedzieć, że no niekoniecznie są te wszystkie drogi, bo przynajmniej w mojej miejscowości ta kwestia jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Również niepokojącym jest dla nas fakt, że w planach była kanalizacja i w tej chwili to utknęło, że tak powiem, w martwym punkcie. A wiadomo, że to są pierwsze potrzeby, inwestycje. Zdaję sobie z tego sprawę, że to są bardzo drogie inwestycje, wymagają dużych nakładów i gminy na to nie stać, żeby samodzielnie to robić, ale są inne środki zewnętrzne. I tutaj z tego, co się doczytałam w budżecie, to ponad 2 miliony będzie znowu szło w oczyszczalnię ścieków w Borkach, tak? W tutaj modernizację tej oczyszczalni. Oczywiście jak trzeba, to trzeba, ale też z tego, co wiem, a jestem już drugi rok radną, to już któryś raz jest modernizowana ta oczyszczalnia i nie widać końca tych działań. Ja rozumiem, że są jakieś problemy, które trzeba naprawić, żeby to działało sprawnie, ale my jesteśmy w tej drugiej części gminy, w której w ogóle nie ma kanalizacji i wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że kiedyś przyjdzie taki moment, że ta kanalizacja będzie potrzebna i będzie wymagana od mieszkańców. Wiemy, że w niektórych gospodarstwach są również przydomowe oczyszczalnie, ale z tego co wiem, nie wiem jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, mają one też określony termin, że tak powiem, działania istnienia. Więc myślę, że czy wcześniej, czy później, jeśli nie my radni tej kadencji, to kolejna kadencja rady będzie musiała się spotkać z tym problemem i z tym borykać. Wiadomo też, że to należy do obowiązków gminy, zapewnienie tej kwestii mieszkańcom, tak jak wodociągów, tak i kanalizacji. No, była mowa wcześniej o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ja już się wypowiadałam nieraz na ten temat, że nie jestem akurat zwolennikiem tej formy, ale mogę się mylić. Nie jestem nieomylna i zdaję sobie z tego sprawę.
Natomiast myślę, że to jest dla nas ważna, dla mieszkańców wsi i nie tylko naszej, bo również okolicznych też, że to jest bardzo ważna sprawa. Chciałam również zapytać, może mi pan wójt odpowie, co dalej, co z tym naszym parkiem. Miały się odbyć jakieś przetargi, no będą. Ale z tego, co pamiętam w ostatnich 2 latach, to co roku po 120 tysięcy było zaplanowane na rewitalizację parku. Jak na razie mieszkańcy pytają, chodzimy, patrzymy. Poza tym, że były piękne plany, piękne projekty i poza ostatnią wycinką drzew, to no niestety niewiele się tam zmieniło. Owszem, nie jestem przeciw renowacji pałacu, jestem za jak najbardziej, ale uważam, że tutaj takim priorytetem to powinna być kanalizacja, bo ta kanalizacja to tylko nie dla naszej wsi, ale w przyszłości również dla ościennych miejscowości. Bardzo proszę, żeby pan wójt ustosunkował się do tych moich pytań. Pani przewodnicząca, tak jak wcześniej wspomniałem, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wyliczając tylko same drogi w Woli Osowińskiej, to było ich pewnie z 6. Przedłużenie nowej do państwa Stefaniaków, do hurtowni 2. Przez całe Wolę Osowińską powiatowa to będzie 3. W stronę ośrodka terapii by było 4. Czy jeszcze coś było? Może ktoś mi podpowie. Klony 5. Teraz Leśna jest w trakcie budowy. Ulica Nowa jest w trakcie oceny. Wiem, że wszystkie nie są zrobione, ale jest ich naprawdę bardzo dużo i praktycznie co roku tam w Woli jest robione, są drogi. Oczywiście nie samymi drogami się żyje, więc remontujemy też budynki po aptece z termomodernizowany. W GOK inwestujemy, remontujemy, parkingi robimy. To wszystko w Woli Osowińskiej mówię, nie? Muzeum też remont był. Zaczął się remont remizy. Rewitalizacja parku. Wszystko co piękne rodzi się w bólu, więc mam nadzieję, że wyjdzie piękne dziecko z tego i w przyszłym roku już... No my też mamy taką nadzieję, panie wójcie, mówię w imieniu mieszkańców, że też mamy taką nadzieję, ale na razie jedynie nam ta nadzieja pozostaje. Że na sesji absolutoryjnej pani podniesie rękę i powie, panie wójcie, jestem za panem, bo ten park jednak został zrewitalizowany. No bardzo bym chciała, żeby tak było. Pani Danuto, bo zgubię myśl, jak będzie pani mi tak przerywać. Jeśli chodzi o ten park to i te 120 tysięcy, to pewnie pomyliło się pani o projekt na pałac, te 120 tysięcy, bo na park jest ponad 2 miliony. Projekt pałacu jest... Tak, i to co roku jest po prostu przekładane. To jest teraz w uzgodnieniu z konserwatorem i jeśli będzie dobrze, to w przyszłym roku też będzie te 120 tysięcy i zakończymy tą inwestycję, ten projekt. Więc tak, kanalizacja. Kanalizacja, skłoniliśmy się w stronę partnerstwa publiczno-prywatnego tylko w związku z tym, i to związane było z tym, że nie było żadnych konkursów ogłoszonych na taką kwotę dla gmin wiejskich. Były tylko dla aglomeracji, a dla gminy wiejskiej to było zaledwie jakieś 2 miliony, no to za 2 miliony byśmy nie zrobili, byśmy musieli robić to na etapy, tak jak oświetlenie na ulicy Lipowej. Więc skłoniliśmy się w partnerstwo publiczno-prywatne. To nie jest proste i każdy się boi tego, więc to trwa. Jeśli pojawią się środki unijne i dadzą nam większe dofinansowanie niż partnerstwo publiczno-prywatne, większe korzyści, to na pewno z tego skorzystamy. Oczyszczalnie przydomowe są, trwają i pracują tak długo, jak się je o nie dba. Więc co niektórzy mogą i pół roku z nich korzystać, a inni będą przez całe życie korzystać bez awarii, jak będą konserwować i dbać o to tak, jak należy.
A, dobra. Nie wiem, chyba satysfakcjonuje panią, czy jeszcze coś dodać?